W dzisiejszym odcinku hostuję custom tylko dla wodnych skinów. Dodatkowo wszyscy będą mogli używać tylko niebieskich broni. No i oczywiście moim zadaniem jest odgadnięcie, którym skinem gra Rafa. Czy udało mi się? Oglądajcie do samego końca. Teraz przejdźmy do tego, jakiego skina ja dzisiaj wybrałem i powiem wam tak, Ewela będzie miała naprawdę ciężko po tym, co możecie w sumie teraz zobaczyć. Wejdźmy sobie do szafki, ponieważ mam kilka gadżetów jeszcze przygotowanych. Po pierwsze, ekran ładowania, no po tym się na pewno nie zorientuję, ale również dobrałem do tego, co będzie się działo. Następnie skórka do broni, no skórka do broni również jest to prąd podwodny. Ewela, nie sprawdzaj teraz, jaka to jest skórka. Następnie mamy tutaj coś z wodą, czym będziemy zaczepiać innych graczy. A kolejnie lotnia, oczywiście wygląda lotnia w ten sposób. Następnie mamy tutaj taki kilo, taki plecak i finalnie taki skin. Moim zdaniem będzie mega super. Także ja odpalam już custom, a jak chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał, no i kod w sklepie Ewela obowiązkowo. Okej, jak możecie zobaczyć, ja już widzę tutaj faktycznie wodno-niebieskie skiny. Jeśli ktoś nie ma wodnego, no to oczywiście ubiera niebieski skinek i dzisiaj możemy używać tylko niebieskich broni. Ewela, czy ty już jesteś w lobby? Tak, jestem i teraz tutaj tak doszło do mnie, że Rafał, ty powiedziałeś o skórce, a wydaje mi się, że nie wszyscy mają skórkę. I ja już nagrywałam z tobą dużo takich odcinków i wiem o tym, że właśnie ty ubierasz plecaki, a nie wszyscy mają plecaki, także mam dwie mega podpowiedzi na sam początek. Także widzowie, lecimy, bijemy się dopiero od drugiej strefy i ja tutaj muszę się zastanowić, gdzie faktycznie mogę lecieć, ponieważ fajnie by było mieć potkę na samym początku i jakieś fajne przedmioty. No, dzisiaj musimy pamiętać o tym, że możemy mieć tylko i wyłącznie niebieskie rzeczy i fajnie by było znaleźć jeszcze namiot. Ja dzisiaj polecę sobie w miejsce, w które jeszcze nie latałem, tak żeby było ciekawiej. Także widzowie, polecimy sobie dzisiaj dokładnie na tą lokację. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, ale trzymajcie kciuki. A ja oczywiście wyskakuję z busa, podkładam się i zaczynam obserwować. I oczywiście mam czas do top 10. Jeżeli będzie mniej niż 10 osób, to ja już muszę mieć wybraną osobę. Na razie mamy 67, także powolutku, na spokojnie. Oni się nie mogą bić też na początku, także no znacie pewnie zasady, także na razie chillaucik. Czyli ja po prostu teraz się muszę przygotować i rzeczywiście lecę na tą lokację. I tak jak mówiłem wcześniej, o, i to jest fajne, co znalazłem sobie na początku. Bardzo mnie to cieszy. I tak, na pewno będziemy musieli znaleźć jakieś niebieskie przedmioty. Mam tutaj coś takiego i co ciekawe dzisiaj, no jak widzicie, nie będę miał pewnej rzeczy i mnie to trochę martwi, ale trzymam kciuki, że wyleci mi coś zaraz fajnego. Ty, Rafał, pewnie powiedziałeś o wyrwie, że nie będziesz miał wyrwy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się mylę, to kiwnij dwa razy głową. Kiwnąłeś? Tak, kiwnąłem, Ewela. No ty wszystko musisz wiedzieć. Akurat o tym mówiłem, bo znalazłem namiot, no ale no nie miałem tam wyrwy. Nie wiem dlaczego, chyba skasowałem na jakimś odcinku z tobą. Dobra, ja zbieram sobie drzewa, bo chciałam wylądować na drzewie, ale mi się nie udało, więc muszę sobie pozbierać tutaj, ale już wydaje mi się, że mam wystarczająco, także budujemy się i będziemy się podkładać. Mi bardzo dobrze by było znaleźć jakąś lamę. To by było mega super. No bo w sumie egzotyczne przedmioty również możemy pod to podpiąć, bo one też, no można powiedzieć, lekko niebieskie. Także egzotyczne przedmioty też się łapią. Dobra, poleciałam na sam koniec mapy, także mam nadzieję, że uda mi się i wszyscy będą od razu wczytani. Na sam początek mamy calutkiego niebieskiego skina. Niebieski plecak, niebieskie kilofy i niebieski banan. I wydaje mi się, Rafał, że to możesz być ty. Jak nie, chociaż ty pewnie coś już znalazłeś, tutaj ktoś ma tylko potki. Także wydaje mi się, chociaż no nie wiem. Ja mogę ci tyle podpowiedzieć, że ja prawie nie mam nic. Czyli to jesteś ty? Nie wiem, być może. Ty na tą miejscówkę nie latasz, a na pewno poleciałeś właśnie takie miejsce odludnione bardziej. Muszę obserwować, bo to tak wygląda Rafałowo. Rafał ma takie bardzo kreatywne i oryginalne skiny, także zobaczymy, jakie będą następne. Właśnie to mnie często gubi, że ja ubieram rzeczywiście takiego skina, jakiego powinienem, a dzisiaj zrobiłem troszeczkę inaczej, więc Ewela będzie miała na pewno trochę trudniej. W ogóle zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj jest walka. Walka o dwie skrzynie. Patrzcie się, jak tutaj walczą. Kto to wygra? Kto to wygra? Tam go walnęło. Kto otworzy skrzynię? Patrzcie, jaka walka. Tylko mam nadzieję, że tutaj nie będą oszukiwać. I tutaj przecież w tych skrzyniach wątpię, że będą niebieskie bronie. No ale zobaczmy, co tam u Rafała dalej. A ty wiesz, gdzie jestem? Ciekawe. Nie. No to skąd chcesz sprawdzić, co u mnie? No żebyś powiedział ty, co u ciebie. No aha, dobra, u mnie jest w miarę w porządku. Mam jakieś tam niebieskie brońki, ale no nie są to jakieś, no to, o czym marzyłem oczywiście. Chociaż wydaje mi się, że będzie coraz lepiej. Ej, tutaj mam dwóch gości, którzy właśnie odkryli tą takie, to nie wiem jak to się nazywa, ale w tym taki safe, Rafał, tajemny, z tą kulą. I oni tutaj na razie, widzę, że współpracują ze sobą. Mam nadzieję, że później się to skończy i jak już będzie walka, to się rozłączą.
Rybka, Rafał, ty lubisz rybkę i ty lubisz ten kilo. I nie masz plecaka, może specjalnie nie wybrałeś plecaka, żeby mnie strollować. Ja bardzo lubię rybkę, także to mogę być ja tak naprawdę, więc no, musisz mieć tam oczy dookoła głowy i sobie widzicie, którym skinem gram. Dobra, na razie robię takie ogólne rozeznanie. Zobaczę, jakie są skiny. Jakaś babka z kostką, wątpię, że Rafał takim będzie. Ja aktualnie zbieram sobie macy, no spokojnie. Ej, ten skin jest fajny. Rafał na pewno będzie miał dużo maców, bo on zawsze ma dużo. A tutaj ktoś nie zbiera maców, także już mnie tutaj... Ej, takich bananów z tą lamą na plecach jest dużo z tego, co widzę. Tylko tutaj kilo jest niezwodny, a z tego, co Rafał mówił, to on ma wszystko idealnie dopasowane, także szukamy takiej osoby. No i fajnie. Po prostu to nie jest tak, Ewela, do końca, że ja mam wszystko. Ja powiedziałem właśnie, że dzisiaj mam na odwrót. Wszystko, więc nie wiem, czy ty rzeczywiście będziesz wiedziała, o co chodzi, czy też nie. Jak na odwrót? Ognistym skinem grasz? W sensie może nie, że ognistym, ale powiedziałem, że dzisiaj będziesz miała ciężej, bo nie zrobiłem tego błędu, co zawsze. A, czyli co? Czyli nie powiedziałeś na początku, tylko mówisz, że wybrałeś, a może nie wybrałeś. To o co ci chodzi, że ściemniałeś? No, że być może po prostu ściemniałem, no i tyle. Mam tutaj w ogóle taką osobę, która ma fajny plecak, fajny kill-off i widzę, że zbiera dużo rybek. Nie ma jeszcze broni, ale ma bardzo dużo rybek i postawiła ona na rybki. I wydaje mi się, że może on skampić poza strefą, ale w ogóle, Rafał, z tego co widzę, to dużo osób nie ma niebieskich broni. Chociaż nie wiem, czemu on nie podnosi tych broni. No, żeby wygrać oczywiście custom, trzeba mieć takie brońki, więc no, trzeba mieć niebieskie, ale być może będą chcieli je ulepszyć po prostu, jak znajdą złoto. Nie, on ma niebieskie, tylko ma jedną niebieską, ale tam mu leżały jeszcze dwie, ale nie podnosi, bo ma cały stek rybek, także postawił na rybki po prostu. Aha, okej. Okay. Myślałem, że chodzi ci o to, że mają zielone i w ogóle się nie słuchają, na przykład, czy tam, nie wiem, złote, coś takiego. Nie. Tutaj akurat widać, że wszyscy stosują się do zasad i niektórzy właśnie nie mają ani jednej broni. I z tego, co widzę, to już dużo osób gra tymi bananami. Ten w ogóle skin jest fajny. Ale wątpię, że to jest Rafał, bo tu nie ma maców, nie ma broni, także on by tak nie grał, nie grałby tak. No macy są bardzo ważne. Ja właśnie muszę trochę dozbierać jeszcze maców. Mam dosyć sporo, ale no nie tak do końca. No i to jest dobry trop dla mnie. Tutaj jest jakiś taki skin, ale on w ogóle nie jest wodny, także lecimy dalej. Patrzymy teraz na osobę, która ma dużo maców. Tu dwa banany się wiozą w samochodzie. I ty jesteś, jak jesteś Rafał bananem, to będę miała mega ciężko, bo jest pełno tych niebieskich bananów. Niebieskich bananków, tylko one są, w sumie one są lodowe, to są z wody. A, to jest 200 IQ. To jest 200 IQ. Tu mamy takiego szarka. Ten szark, wydaje mi się, że mało kto by go miał. Kilow jest taki i ma dużo maców. Ten ktoś cały czas zbiera macy, ma bronię, więc wydaje mi się, że to możesz być ty, Rafał. W sumie ten skin pasuje do ciebie. On pasuje do ciebie. A możesz dać, Rafał, skórkę? Pokazać, jaką masz skórkę na broni i przełącz na broń. No, ale kto ma przełączyć na broń? Ej, no rekin. Ty jesteś rekinem, przecież no to przełącz. Jestem rekinem? Nie jestem rekinem. Jest w ogóle skin rekina w Fortnite, co ty gadasz? Jak jesteś to ty, bo tutaj ten ktoś tak szybko dał na broń i cofnął. Jak to był przypadek, to XD. A jak to ty rzeczywiście chciałeś pokazać skórkę, ja cię obserwuję, to jesteś ty XD. Ale obserwować muszę tego rekina, muszę bardzo go obserwować. Ale jaki skin to jest skin rekina, bo ja trochę nie ogarniam. No, ja słyszę po twoim głosie, że masz takie wytyfy. No, ale weź mi wytłumacz, bo naprawdę nie wiem, no, co to jest za skin, w sensie jak wygląda? No, skin rekin. Ale nie ma takiego skina, skin rekin. Jest. Zobaczysz, ja ci pokażę tutaj. Ale tu jest taki w ogóle, jak się nazywał Bóg wody? Nie, jak to się nie pojrzał, jak on tutaj, Posejdon. Mamy tutaj właśnie takiego gościa i właśnie ktoś go porobił. Czy my się już bijemy? Jeszcze się nie bijemy, prawda? Jeszcze się nie bijemy, dopiero od kolejnej strefy się będziemy bili. A ja nie do końca jestem gotowy, tak szczerze, na tą bitkę, tak szczerze. I no, źle to wszystko widzę tak naprawdę. No, ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no nie? Ej, właśnie tak myślałam, że może ty grasz takim właśnie Posejdonem, ale na szczęście został zlikwidowany i mam jedną osobę mniej. Glutek! Glutek, Rafał! Słucham. Jesteś glutkiem? Mogę być glutkiem. Ktoś tu ma bardzo dużo maców, a jest glutkiem. Być może to ja. Jakie odpowiedzi? Dobra, czyli teraz obserwujemy glutka, obserwujemy rekina. Tutaj niestety ktoś się nie trzyma zasad i już walczą ze sobą, albo po prostu są nowi na tych odcinkach. Nie wiedzą, że się bijemy dopiero od drugiej strefy, także lecimy dalej, bo to na pewno nie jest Rafał, bo Rafał zna zasady, prawda? A być może dzisiaj to roluje ten custom, nie wiadomo. Ewela, no musisz się domyślić, nie możesz mi zadawać takich pytań, bo ja, przykro mi, ale ci nie odpowiem. Jedyne co, to no znasz to, jak gram, znasz czym gram, no i potem musisz się domyślić, którym jest skinem jestem i ja. Czyli Rafał dzisiaj gra innymi broniami i wszystko robi tak, jak powiedział, na odwrót, żebym się nie skapła, który to on. Nieprawda, no ja tak wcale nie powiedziałem. Tu jest jakiś banan.
Wątpisz, Rafał piłę zabrał. Ale chyba faktycznie niektórzy pomyśleli, że już się bijemy, bo faktycznie już się biją. Tą osobę już chyba widziałam, to też. Ej, czyli mi nie wczytało wszystkich osób. Czyli na razie jestem w tyłeczku. W tyłeczku to trochę jestem ja, tak szczerze, ponieważ nie mam takich podstawowych rzeczy, które powinienem mieć i to mnie troszkę martwi tak naprawdę, że tutaj ktoś może nam strollować ten odcinek już na samym wstępie. Czyli chodzi ci o wyrwę. Ja teraz właśnie obserwowałam żabę, niebieską żabę taką. To jest żaba? Chyba tak. Czy to jest rybka? To jest chyba rybka, tylko kobietka. I ona tutaj właśnie porobiła jakiegoś typa, a dopiero teraz mogła. Także teraz zaczyna się walka. Idziemy zobaczyć na Glutka i na Rekina, bo właśnie tak mi się wydaje, że to mógłby być Rafał. Ogólnie jest 40 osób i szczerze pierwszy raz się chyba boję na tym odcinku, ponieważ faktycznie nie mam rzeczy, które powinienem mieć. No i jest źle po prostu. Jest po prostu źle. Czyli co? Czyli nie masz pompy? Nie no, pompę no to powinienem mieć, nie? Ale no inna... W sensie, no nie mogę ci mówić, Ewela, no. Ogółem mam przypał. No tyle ci mogę powiedzieć. Mam przypał. Okej, bo myślałam, że nie masz pompy. Nie masz leczenia. Nie masz leczenia, tak? Oj, ty biedaczku. Patrzcie się tutaj. Kampi ktoś sobie. I na razie oddaję 99,9% głosów na tego skina. I jak to jest Rafał, rzeczywiście, to ja nie wiem. Ja nie muszę po prostu nawet oglądać tutaj innych osób, tylko losowo powiedzieć i ja wtedy nawet wygram. Nie masz szans ze mną wygrać, Ewela. Przykro mi. Dobra, ale jak wygram to, Rafał, to dzisiaj zabieram mnie na lód do maka. Okej, okay, jestem za. Także staramy się, bo zjadłabym takiego loda z maka. Tutaj w ogóle cisza na tej mapie. Wszyscy się kampią jakoś, nie wiem. Nie, dobra, tu ktoś kamp siedział. Co tu się w ogóle wyprawia? XD. Powiem wam tak, jest 30 osób i nie jest dobrze. A strefa za chwilę będzie naprawdę mała, więc się będzie tam działo. Będzie się tam bardzo działo. Ja w ogóle nie wczytuję mi wszystkich osób. Jeszcze przypuszczam, że to mógł być Rafał. 30 osób. Strefa jest w miarę w porządku. Myślicie, że Rafał by tak kampił cały czas? Że on by nie walczył, tylko by siedział i kampił? Ja myślę, że wszystko jest możliwe, Ewela. No, wydaje mi się, że to jednak nie ty. Gdzie jest Glutek? Glutka chyba już nie ma. Glutek padł. Czyli ja dalej nie wiem, który to ty. Mi się wydaje, że wszystko jest możliwe po prostu. O, a kogo my tu mamy? To ten skin wygląda interesująco. A kogo oglądasz? Takiego nurka. Z butlą oglądałam. Z butlą? No nurek, fajny skin na ten odcinek. Tak, właśnie, ja wiem, że fajny skin. To na pewno nie jest Rafał. Ta pani niby niebieska, ale Rafał ma wodne skiny, także on by wybrał wodnego. Pytało mi nowe skiny, wiesz? Także ja tutaj zaczynam obserwowanie innych osób. Tu w ogóle, zobaczcie, ktoś nam się zbakował. Mamy Gluta, który lata normalnie... Nie wiem, co to za pozycja, ale XD. Po prostu XD. To jest nasz Glutek ten, którego obserwowaliśmy i mówiłam, że tym skinem może być Rafał. Ja jestem dojeżdżany przez cały serwer, widzowie, aktualnie. A czy Rafał, czy ty może poszłeś sobie po ślurpownicę? Ja cały czas uciekałem, ale w końcu ktoś zabrał się za mojego gościa, także bardzo mi się to podoba. Bardzo dziękuję za pomoc. Nic się teraz nie ruszam nawet, bo mam, no, mam przypał. Ja ci powiem, Rafał, tak, co obserwuję tutaj osoby, to każdy kampi w wieczku i czeka, nie wiem na co czeka, ale nikt się nie podjeżdża, tylko wszyscy siedzą i kampią. Czy ty już masz jakiś strop, bo zostało 19 osób? Mam tutaj takiego nurka i co ma taki trójząb, że mógłbyś to być ty. Ten szark jednak go likwiduje, bo on za długo kampił. A jeszcze przeglądam szybko skiny, bo tutaj mi się nowe pokazały. Jak Rafał ma przypał, to może być on. No ja teraz jestem cichutko, dlatego że... Tu już się może wszystko wydarzyć teraz. Jakby to był Rafał, to by się zadarł. Ej, nie wiem, Rafał, który to jesteś ty. Mam jeszcze chwilę czasu, ale na razie, jakbym miała teraz obstawić, to obstawiłabym chyba tego. Kogo? No nie mogę ci powiedzieć kogo. Tak, nie wiem, czy jakoś mam przeczucie, że to jesteś ty. Nie. Ja nawet nie wiem, o kim mówisz, ale no, to nie ja. To wątpię, że to jest Rafał, bo... Tutaj Rafał mówi, że były podjeżdżane cały czas, a tutaj ta osoba cały czas kampiła i cały czas ma fulla tyle, ile miała. Jeszcze sobie zajęła sam środek strefy, nie? Ktoś robi skybase'a jakiegoś tutaj, mini skybase'a. To pewnie Zakrzak. Kto jest na skybase'ie? Nie na skybase'ie, ale tak wyżej, na high grandzie, tak. Cztery osoby, ja muszę obstawiać. Dobra, obstawiam, że to jest Rafał. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje. Ja nie mam pojęcia, o kim mówisz, ale powiedz, jak wygląda ten skin. Właśnie nie, może nie, żebym ci nie zdradzała, żebyś nie wiedział, czy ja wiem, który to. Czy powiedzieć od razu? Dobra, nie, nie, nie. Żebym nie mogła już zmienić. Ale nie wiem, czemu tak mi się wydaje. Od początku też mi się tak tutaj przykuwał uwagę ten skin moją, ale no nie wiem. Ja ogółem troszeczkę co dopiero zrobiłem dosyć duży błąd, ale mam nadzieję, że jeszcze go jakoś naprawię, ale wątpię tak szczerze, że uda mi się go naprawić. Raczej już nie. Ja w ogóle nie wiem, jak ja jeszcze żyję tak szczerze, bo miałem cały serwer na sobie, calusieńki. Mi jeszcze została jedna osoba, mogę zmienić zdanie, ale nie. Dobra, 10 osób, ustałem, że to jest Rafał. Ups.
Także zobaczymy. Jak obstawiłam dobrze, to jedziemy na lody. Wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam wam pokażę, czy Rafał dotrzymał słowa, czy nie. Ej, 10 osób jest, to jest niesamowite. W sumie dużo osób. Jak na bardzo to, co dużo mieliśmy wcześniej, to... Sprawdzę, jak tam oni są. Ten rekin dalej kampi. Tutaj jest jakiś... Jeden gościu ma ślurpownicę. Uuu, to będzie ciężko na niego. Każdy kampi w wieczku, nie? Ja właśnie nie wiem, oni grają jakby... Proplayerzy. Jakby to było o coś. Powiem ci, którego skina obstawiłam. No, dawaj. Takiego nurka, który ma taką rybkę na plecach różową. No, to dowiesz się później, czy to to, czy też nie. Ej, bo mi jest żara ciekawość, to nie ty w takim razie. Ja teraz, sorry, ale przechodzę do strefy. Kto to jest w takim razie? Użyłeś wyrwy? Nie. Czyli to nie ty, dobra, przegrałam. Nie ma lodów dzisiaj. A zjadłbym takiego. Dobra, to jak zrobisz wina, to ja cię zabieram. Okej, postaram się zrobić wszystko, ale nie wiem, z czego ja to zrobię. Jak tu mi nic nie idzie. 5 osób. Jak Rafał jest tym rekinem, to cię zdenerwuje. Nie, Rafał jest tą rybą na samym górze, co był. Pomyliłem bronię, które miałem. Przegrałeś? Skinałem 5. miejsce, ale dobrze obstawiasz, tylko skąd ty to wiesz? Obstawiłam dobrze? Ale ja. Ej, czyli lodę, ja nie wiem. Przez to, że miałeś mało HP, a to ty zbierałeś te rybki na samym początku tak dużo. Tak, to byłem ja. I nie podnosiłeś tych broni, co były niebieskie. Nie, nie.